No nie wiesz, bo nie znasz! Jezus uzdrawia, Jezus uzdrawia i to masz na 100%! Że poznajesz Boga, że rozumiesz, że On się o Ciebie troszczy, że On Ciebie kocha. Ja się o to modlę. Czy miłość też znaczy pobłażliwość? Pobłażliwość? Wolnością! Jezus jest prawdziwą wolnością! Nigdy nie spotkałem się z tym Bogiem jako z realną, żywą osobą. Głosimy Jezusa, którego spotkaliśmy osobiście, tak? Więc my nie głosimy tutaj żadnej religii ani instytucji. Byłem w kościele protestanckim do 15 roku życia. Żeby twoje oczy się otwarły. No. Żebyś zobaczyła, że On jest dobry i On chce dla ciebie dobrze. On ma coś dla ciebie bardzo dobrego. On wstał z martwych ciele, bo to wszystko pokonał i powiedział, że jeżeli ty pójdziesz za Nim, to ty również będziesz w stanie to pokonać. Że Bóg oddał za Ciebie życie. Jezus Chrystus w ciele oddał za Ciebie życie. Tak, wiem. Że masz doświadczenie żywego Jezusa Chrystusa, że Ty masz taki moment, że wiesz, że to, co ja mówiłam, to jest prawda. Amen. Zobaczyłam różnicę i zobaczyłam prawdę. I zobaczyłam, że ja jestem w kłamstwie, a ci ludzie są w prawdzie. Zobaczyłam to w duchu swoim. Wiesz co, to jest duch oddzielony od Boga, który w ogóle Boga nie szuka. Się modlę o to, że łuski spadają z Twoich oczu, że masz doświadczenie żywego Boga. Dobrze. Przyjmujesz to? Przyjmuję. Amen. Dziękuję.